Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. No, nudy. Jak jest ta pandemia, koronawirus? A teraz to w ogóle od czwartku właśnie trzeba chodzić w maskach. To dopiero będzie zabawa z tymi maseczkami, chociaż już ludzie kupią. To w babimości już to nie znajdę raczej. A chyba że w Chińczyku. Jak tam dziecko może mi zamówić na Allegro, nie wiem. Bo na AliExpress to się nie opłaca, bo co za długo przyjdzie to tam ciul. Chociaż i tak nie mogę wychodzić, ale z psem i małą mogę. No właśnie, tylko z osobą dorosłą można. Jeśli ja nie mam 18, niestety. No. Dzisiaj byłem w sklepie w Polu. Pełno ludu, pełno. Gorzej niż za PRL-u, chociaż ja nie żyłem w PRL-u. Ale oglądałeś tam filmy dokumentalne, pytaj itd. o tym PRL-u. Nie było kolorowo, ale też nie było. Nie, no w sumie było to źle. A nie było chociaż tej cholernej pandemii, co jest na całym świecie, no to trochę w ogóle. No. A właśnie, ja w ogóle nagrywam ten odcinek pod nazwą Odwieczne Pytanie. Znaczy, odpowiedź na odwieczne pytanie. Przynajmniej u mnie w szkole. Co jest pierwsze? Mleko się wsypuje. Nalewać czy płatki? Już wiem. Odkryłem to przez przypadek. O, bo sobie płatki robiłem. Poteczki. Najlepsze. No, na kolację, a co? Słabo osiedlenie, bo jest już wieczór. Słońce zachodzi. No. Ja na szczęście mam mogę, bo gdybym mieszkał w bloku, to w ogóle. A właśnie, wracając do tego pytania. Co jest pierwsze? Mleko czy płatki? Możecie wy tam pisać w komentarzach, co robicie. Ale ja wiem. Odkryłem prawdę. Powinno się mleko i płatki naraz nalewać i wsypywać. Rozkmina życia rozwiązana. Nie musicie mi dziękować, wiem, jestem OP. Wiem, mam tutaj coś w głowie. A teraz wracając do tej pandemii. No naprawdę, teraz to policja jeździ przynajmniej po Babimości, ale myślę, że w większych miastach też. Nie wiem jak tam w mniejszych. My tutaj mamy własną komendę, no to tak. Wiadomo, że jeżdżą. No jeżdżą. A jak łapią, no to mandat od razu tam 500 zł. Jeśli się jest bez odtrącznie do 5000. Ale ostatnio spotkałem osobę, która już dostała taki mandat. 500 zł musi bolić teraz. Znaczy nie tam, tylko to jest dużo. Z roboty wywalają. W Ikei jest u nas przerwa. Bo mamy tak, mamy Ikeę. Na bogato, wiem. No. Brata wywalili. A teraz wszystko się sypie przez tą pandemię, koronawirus. Cholerni Chińczycy go wypuścili i co teraz? No teraz siedź w domu jak. Jak nie wiem kto. Kurwa. Z domu nie wyjdziesz do sklepu. Bo nie może, bo koronawirus, bo pandemia, bo się zarazisz. Depresja gwarantowana. A to podobno do końca roku. Znaczy nie do końca, tylko do wakacji. W wakacje jeszcze my, uczniowie, mamy to odrabić. Proszę, mamy elekcje. To znaczy ja akurat nie mam, bo zawodówka z Lechów. Pozdrawiam wszystkich z Lechowa i z zawodówki. No, mnie tam zdają pod ksywą Seba, a więc jak to elo. No. A kiepsko. Nie ma co robić na tej kwarantannie, ja tylko albo z psem wychodzę i mamą, albo do sklepu, tak jak mówiłem, albo leżę w łóżku 24/7. No, bywały takie, no chyba, że tam po jedzeniu, no to tak. A ja tam też się trochę ruszam na ogrodzie, bo mamy dosyć duży ogród, za siostrą latam. Bawić trzeba się z nią, bo też w domu siedzi, do przedszkola nie chodzi. No. Nie ma co robić na telefonie. Ciągle siedzę na YouTubie, już nie mam co oglądać. Wszystkie gry, co miałem, to oglądałem. Te, co chciałem, oglądałem. Ludy, jak nie wiem. No, co zrobić?
W telewizji nic ciekawego nie ma, tylko ten koronawirus, koronawirus, koronawirus. No, aż mi się przypomniała piosenka. Koronawirus, koronawirus. Nie ma co robić. Jeśli będziecie chcieli kolejne odcinki o takim temacie, albo o innym, tam nie wiem, to pamiętajcie, żeby mi napisać w komentarzu, bo tam nie wiem co robić. Nie wiem, o czym nagrywać te odcinki. Może zacznę dwie nowe serie. Albo origami, bo umiem trochę origami. Kwiatuszki, serduszka. Takie też, które się składają albo rozkładają, takie fajne. No, bransoletki też umiem robić, takie zaraz, gdzie ją mam. Że wam pokażę, czekajcie. O jest. No. No, takie bransoletki sam robię. No. Takie, o, no, dość fajne. Sam umiem robić, wiem. Kiedyś koleżanka mnie uczyła. Pół godziny zanim skumałem, jak to się robi. Przez jedną gumkę cała bransoletka mi się rozwalała. Ale w końcu się nauczyłem. Czekajcie, bo sobie podłączę telefon, bo mam 13% pod ładowarką jestem. No. Co tutaj jeszcze powiedzieć? No nudy, nudy. I przypominam o myciu rąk. O myciu rąk, o niewychodzeniu. No chyba, że z psem, albo jak jesteście 18-letni, ale tylko do sklepu. Poza sklep to. Do parku to się nie opłaca, bo jeszcze koronawirus. Bawimy się chyba jeszcze tego gówna nie ma, nie wiem. Ale naprawdę, kolejki dzisiaj byłem w Biedronce. Jezus, na cały parking, a mamy taki duży parking z... Nie wiem, taki, no, spory parking. No, to trochę było ludzi. Trochę było. Chociaż to tylko chyba tam po 5 osób do Biedry, po 9 do Polo. Do Polo na wózek trzeba czekać. No. Jedna osoba na jeden wózek, net jak jestem z mamą. A co najlepsze jeszcze, jak moja mama jest moim tatą, nie? No to jak idą przez miasto, to mają iść 2 metry od siebie. Czos. Czuł z tym, że w domu już ciągle przy sobie są, no ale 2 metry od ciebie. 2 metry, bo się koronawirusem zarazisz. No i będzie super, koronawirus. Koronawirus, koronawirus. Jezu, wiem, że tu nie ma się z czego śmiać, ale ta piosenka mi rozwala. To co w Meksyku sobie wymyślili. No to co? To do zobaczenia w następnym odcinku. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dobrych... A właśnie. Pojutrze jest Wielkanoc, no to wszystkiego najlepsze z okazji Wielkanocy. Dużo szczęścia, zdrowia, szczęścia w miłości, pomyślności. Wszystkiego co najlepszego. A może zobaczymy jeszcze może w tego... Kurde. Wielkanoc jeszcze może nagram jakiś odcinek. Zobaczymy. No. To nara, trzymajcie się. I do zobaczenia. No, do zobaczenia. Bo tylko miałem rozkminę, czy jeszcze coś. A jeszcze... Nie. A się w zobacz. No, to nara, do zobaczenia. Elo.